Cześć, witajcie dzisiaj. W przyszłym części, znaczy części przyszłych, w sumie to odebrałem od tokarza. A najpierw to są tak. To robiłem sam stopki na jutro do malowania. To są stopki do Głębosza zrobione, bo kupiłem Głębosza. O, bez stopek akurat. Co my tu jeszcze mamy? Jak to nazwać? Obudowa podnośnika, nie podnośnika do 30. To był bardzo duży luz na tych tulejkach tutaj. I były nowe tulejki dawane. Wałek jeszcze się nadawał, nie był wyrobiony. Tu mamy kolejne stopki. To są zrobione stopki pod siewnik do talerzówki, żeby nie wisiał typowo na hydropaku, tylko żeby troszeczkę koło dopierało i się wspierało. Zawsze będzie mniej bujało na boki. A no i do 30 było tu nowe. Tulejki były stawiane, bo tu już był duży luz dziury rozrobione i tulejki są stawiane nowe. Zmniejszony luz. To takie elementy, które dawałem do tokarza, z tego względu, że ta łapa już nie pamiętam dokładnie, około 100-120 zł chyba, a tokarz wziął za 50 zł. Ważne było, że tu nie były wyrobione frezy, to dlatego tak się nadawało zrobić. Tu są nowe bolce, nowe oryginalne części od Waryński, jak dobrze pamiętam nazwę. 155 i 110, a zamiennik kosztował 90 i 60, ale wizualnie były zamienniki cieńsze. Belki nowe, belki te dolne, ale to są takie belki, że nie są typowo oryginalne, bo już nie pamiętam, 80 czy 90 zł za jedną tą dawałem, a oryginał by kosztował 200 coś, 250 chyba, ale nawet na sklepie nie mieli. Ale mówi, że nikt nie wierzy oryginału. Te wieszaki ważniejsze, bo tutaj na tych moich starych to był straszny luz. To było, gdzie to było, co ja patrzę, tutaj. Strasznie wyrobione. Tutaj te dziury jajowate, tutaj tak samo jajowate, ta korbka już w ogóle nie chodzi. Co tu jeszcze było? No to wyrabiane to wszystko było. Tutaj też już luzy straszne. Te jajka na tyle to były kilka razy spawywane, tutaj straszne luzy. A i tam było. Te uszy, o tutaj, o te. Ja je zdejmowałem i miałem je kupować nawet 45 zł. Tylko, że były jedna sztuka nowa. Tylko, że były troszeczkę delikatniejsze. Ale zaspawałem po prostu. Były to tak dużo wyrobione dziury i tylko w jedną stronę, tam w tamtą stronę. Przód, tył było wyrobione, nie góra, dół. Więc wsadziłem bolca, dopchnąłem do jednej strony i to ładnie się trzymało. I z tyłu wszystko wkładałem tam druty, nie druty, śruby i zaspawałem ładnie i jest na ciasno w miarę. Wchodzi tak na ciasno, że trzeba nawet delikatnie młoteczkiem wbić, bo no jest tak ładnie, spasowało się. I tego nie robiłem. Nie dawałem ani do lekarza, tylko sam zrobiłem. Pompa jest jeszcze ok. Tuleja jest ok. Prawdopodobnie rozdzielacz będzie do wymiany, ale go założę. On jest na wierzchu, więc wymiana jego nie będzie skomplikowana, trudna, ciężka, więc na razie sobie złożę ten jeszcze. I najwyżej później zmienię, jak kupię nowy albo po regeneracji. No to co? A, jeszcze muszę skleić tutaj. O, tutaj jest spawane. Spawałem to kiedyś i nie było klejone. Teraz się nie poci. Z początku samego troszkę się pociło. Więc teraz, korzystając z okazji, umyję, otłuszczę i zalepię to trochę klejem, tak profilaktycznie. Wyrwało kiedyś stworzeń mocujący. Korbowód tulei, podnośnika, jak to nazwać, ja nie wiem, tak to nazwać, czy nie tak. Nie tak jak wyrwało, tylko chyba pękł i się wysunął. I później po na dołku podskoczyło i wyskoczyło z ucha i tu zrobiło dziurę. I był korpus zaspawany. No dobra, ja się biorę.